Zanim przejdziemy do Next Gena, pora przypomnieć poprzednią odsłonę właśnie całego jej serii Post-Human. Mowa tu oczywiście o Survivor Horror. Cóż, w przyszłym roku to będzie mieć 5 lat, a jak można zauważyć jeszcze po wyglądzie, w czym to jest pakowane, a jest pakowane to w kopercie, to chyba pierwotnie miała być epka, no bo właśnie, BNTH pierwotnie miało w zamiaru wydać parę epek, ale niestety pomysł ten jednak no, został odrzucony i jest to, było to graniczące z cudem. Finalnie wrócono do pierwotnych oczywiście albumów. No jednym z nich jest oczywiście bardziej skromniejszy, pierwsza część serii Post-Human o tytule Survivor Horror, wydana w 2020 roku jako przykład dobrej postpandemicznej płyty. Mam jeszcze inną postpandemiczną płytę, którą bardzo lubię, ale o niej przejdziemy kiedy indziej. No i oczywiście jest to z tej serii wspomnianej właśnie Post-Human, tak jak następca, którego zapowiedziałam. Więc ją sobie przypomnimy. Co zawierał poprzedni. I do tego przejdziemy oczywiście robiąc track by track. Zaczynamy oczywiście z grubej rury od Dear Diary. Tak, już było Dear Diary, ale to Dear Diary jest po prostu zajebiste. Po prostu ile tutaj jest zestawów bangerów, że to się w pale nie mieści. Jest to utwór bardzo szybki i dzieje się dużo. Co prawda są momenty zwolnienia, ale wciąż utrzymuje pełne napięcie. Parasite Eve idealnie się wpasował w pandemiczny rok 2020. Dosłownie jest to utwór dosłownie opowiadający właśnie o tej znanej nam pandemii COVID. Sugerują to takie teksty oczywiście jak You can board up your windows, you can lock up your doors, but you can't keep washing your hands of this shit anymore, który oczywiście troszeczkę krytykuje chociażby osoby, które nie zalecały się na przykład do mycia rąk chociażby, czy w ogóle noszenia maseczki, albo zgrozą jeszcze, no nie wiem, brania bułeczek bez rękawiczek. Ale wracając do utworu, wciąż jest on bardzo dobry i oddający naprawdę mocno. Jest on po prostu taki średniej prędkości, bardzo klimatyczny, Oli Sykes naprawdę daje radę i naprawdę jeszcze dochodzą te syntezatory, no właśnie Eve, czyli maskotki BNTH, którą możecie kojarzyć między innymi z koncertów BNTH. Oczywiście trochę o Eve mogę powiedzieć przy okazji Next Gena. Ale nie da się nie zauważyć, że ten utwór jest z tych, które się nigdy nie zestarzeją, nawet jeżeli jest o aktualnej pandemii. No i już odchodząc od tematów pandemii COVID, przechodzimy oczywiście do bardziej uniwersalnego tematu, który oczywiście się bardziej powiela już co roku, czyli oczywiście bardziej mental health. Mowa tu oczywiście o utworze Teardrops, który jest dalej naprawdę dobry. O, ja nie mogę, jak ja uwielbiam ten utwór i wciąż go lowciam za to, jak dobrze jest napisany, jak dobrze jest zagrany. Co prawda jest on dużo łagodniejszy względem oczywiście poprzednika, już nie wspomnę o wspomnianym wcześniej Dear Diary, ale to naprawdę jest sporo oddającego kontentu utwór. No i mamy pierwszego featuringa, Obey z Youngbloodem, który oczywiście sam Youngblood nie jest zbyt lubiany w świecie alternatywnym. Zarzuca się mu trochę wiele, że to jest raczej taka typowa muzyczka oczywiście pod dzisiejszą młodzież, tak? Chociaż przyznam szczerze, że ja już obgryzałam pazury, a nawet nie wiadomo czy palce, kiedy ogłaszano Youngblooda jako twórcę intra do anime Kaiju numer 8. Na szczęście nie skończyło się to na obgryzaniu dosłownie kości z palców, bo intro się udało. Ale wracając, tutaj bardzo dobrze został on zaaranżowany. Wiecie, nie za dobry artysta, który nie ma zbyt dobrej reputacji, tutaj po prostu brzmi rewelacyjnie.
Po prostu pokazuje swój pazur i faktycznie jak chce, to potrafi. A sam Obey to naprawdę jest przepiękny utwór. No i oczywiście to, co też się rzuca, to oczywiście teledysk z gejbotami. Więc czego chcieć więcej? No po prostu oddaję. No i mamy oczywiście troszeczkę takie interko swego rodzaju, czy tam interlude o nazwie Each for the Cure, które troszeczkę nawiązuje do popisu Jonathana Hanna. Nie wiem, czy tak podobna nazwa nie była. No, Cure of the Itch podobne. No, ale bardzo podobna nazwa, tak swoją drogą. Prawie podobna. Ale ma podtytuł When We'll Be Free, który tak naprawdę jest wstępem do następnego utworu, do którego przejdziemy od razu. Mowa tu oczywiście o Kingslayerze z Baby Metalem, co sprawia, że Kingslayer jest taki zajebisty. Brzmi prawie, że jak intro do anime i to widać i to bardzo mocno. Napiszcie, z czym się to będzie kojarzyć, z jakim anime. A po drugie jest takie kawaii, że głowa mała. W ogóle Baby Metal tutaj naprawdę mocno oddaje. Oddaje taką klimatycznością. No dostajemy jeszcze tam troszeczkę refrenu po japońsku. No i w ogóle czuć to po prostu piękno, szybko, mocno i naprawdę konkretnie. Nic dziwnego, że Chivas kiedyś wpadł na pomysł, by zrobić utwór bardzo podobny do Kingslayera i jeszcze zatrudnić do tego Bambi. Szkoda, że nic z tego no nie wyszło. Ale będzie to i tak ciężkie do przebicia. One by One z Nova Twinsem jest po prostu genialny. Prostota tego utworu jest po prostu piękna. Dostajemy naprawdę dobrze przemyślane sample. Troszeczkę takie rockowe brzmienie, pomieszane troszeczkę z bardziej popowymi. Ale przyjemność jest po prostu mega. Powiem tak, jest to jeden z bardziej underrated utworów na tej płycie. Naprawdę mi się podoba, no ale nie oddaję, tak jak wspomniana reszta. Wciąż naprawdę genialny utwór. Kolejnym utworem jest Lunders, który jeszcze został wydany w 2019 roku jako promo single do gry Death Stranding. I tak, żadną tajemnicą nie jest to, że Oli Sykes jest ogromnym fanem Hideo Kojimy. Już wspominałam oczywiście o utworze Shadow Bosses dawno, dawno temu, który właśnie nawiązywał do serii Metal Gear Solid, a konkretnie do części pierwszej. Zresztą sama nazwa Shadow Moses, wiecie, wyspa. Ale wracając, sama gra oczywiście Death Stranding oczywiście jest u mnie na kanale i w ogóle wciąż nią gram i mam nabite 23 godziny, więc to jest jakiś mega masochizm grając symulatorem kuriera. Wracając do utworu, utwór starzeje się bardzo z gracją i godnością. Starzeje się trochę jak wino, wciąż jest bardzo przyjemne. Można by powiedzieć, że naprawdę dużo się dzieje. Jest to dużo spokojniejszy utwór niż One by One, czy chociażby Kingslayer, a już o The Elder Dyer już nie wspomnę. Ale to wciąż jest bardzo klimatyczny, bardzo przyjemny i pasujący trochę do koncepcji Hideo Kojimy. Ostatnim utworem jest One Day, the only butterflies left will be in your chest as you march towards your death z Emily, którą możecie kojarzyć z zespołu Enemies, którego możecie kojarzyć z kultowym kawałku jak Bring Me the Life, czy oczywiście My Immortal, którego właśnie ten ostatni kawałek właśnie jest bardziej zbliżony. Tak, po wielu szaleństwach, jakie dostaliśmy na tej płycie, dostaliśmy oczywiście bardzo porządną baladę, gdzie głos Sykesa i wspomnianej Emi naprawdę bardzo fajnie się synchronizują. Zresztą widać, że Emi ma bardzo dobry głos i można by powiedzieć, że wciąż pomimo tylu lat istnienia na metalowej scenie, dalej ma energię i dalej ma naprawdę zajebisty głos, pasujący w szczególności właśnie do takich balad jak ta. Już jest ponoć o tym, że pod koniec pojawia się oczywiście napięcie. No, nie dostajemy tutaj dużo instrumentów, ale dużo jest tych emocji po prostu. Idealny też wiosenny utwór. Podsumowując,
Post-Human Survivor Horror to jest naprawdę potężne dzieło 2020. Naprawdę mocna płyta, pełna masy bangerów, część z nich grana jest na koncertach do dnia dzisiejszego, już nie wspominając o tym, jak to jest dobrze wyprodukowane, no to słownie kwintesencja. Warto tą płytę się zaopatrzyć. Ode mnie jest to dużo bardziej podwyższona ocena, bo nie z każdym odsłuchem mam wrażenie, że coraz ją lepiej zapamiętuję, więc 9 i 7 pasuje tutaj idealnie. A za tydzień, to co zapowiadałam wcześniej, nie będziemy tutaj owijali w bambuko, za tydzień Post-Human Next Gen, czyli druga faza. Lecimy!